wyspałam się dzisiaj naprawdę. Och, ale jeszcze lepsze jest wstawanie. O tak, budzić się w takim pięknym miejscu to naprawdę wspaniała rzecz. O, Puła, ty już tutaj u mnie na górze? No ciekawe, jak udało ci się tutaj wdrapać, bo zejść to ty na pewno sam nie dasz rady. No, kochany, ja już jestem na dole, a ty skacz na 3-4, postaram się ciebie złapać. O, widzisz, udało się, ty skoczyłeś, a ja dałam radę ciebie złapać. Wiesz co, kochany, mamy mały problem, bo zaczął się taki piękny dzień, a my kompletnie nie mamy nic do jedzenia, więc musimy się wybrać i czegoś poszukać, ale do tego potrzebny mi będzie plecak. No dobra, Puła, zobacz, mam tutaj taką torbę. Widzę, że ty też jesteś gotowy, ale to pewnie dlatego, że jesteś bardzo głodny. A ja dzisiaj mam ochotę na sałatkę owocową. O tak, sałatka z tropikalnych owoców. Z kokosem, z ananasem, no i oczywiście banan. No i trafiliśmy pod palmę, a ja już widzę na górze, że tam są pyszne owoce. Tylko jak my to teraz dosięgniemy? Okej, to dam radę. Mam banana. Pyszny, soczysty banan. No i oczywiście ananas. O tak, on jest przepyszny. No i mamy wszystko, co potrzeba. I nawet połówka tutaj kokosa się znalazła. Oj, uwielbiam mleczko kokosowe. Idealne jest tutaj do picia w tych tropikach, gdzie my tutaj mieszkamy. Ej, Puła, ty głodomorze malutki. Niby z ciebie taki malec, a apetyt to ty masz za dwóch, bo nic dla mnie nie zostanie. No, i został mi tylko jeden mały ananas. Wszystko zjadł ten mój mały przyjaciel. Ojejku, co za głodomór z niego. Ale wiecie co? Nie no, same owoce to nam nie wystarczą. Dzisiaj potrzebujemy dużo energii. Mam zamiar zrobić długi spacer po naszym tropikalnym lesie. A do tego przydałaby się jakaś rybka z ogniska. Palenisko już mam przygotowane. O tak, ogień jest bardzo duży i gorący. Ej, maluchu, Puła, weź się odsuń, bo przypalisz sobie uszy albo nosek. Tutaj to musi być rybka, a nie świnka. Mały przyjacielu, poczekaj tutaj na mnie. Ja przejdę się nad wodę obok wodospadu i sprawdzę, czy są tam jakieś ryby. Ostatnio to tak ich dużo było, że aż wyskakiwały na górę. No to idę sprawdzić, gdzie są te rybki. O, jest wodospad. No i są dwie piękne, duże rybki. O, tym to my się najemy na cały dzień. Tylko w co ja je teraz zabiorę? O, ciamajda ze mnie, nie zabrałam żadnego koszyka. No trudno, zabiorę je po prostu w ręce. No dobra, no to mam już dla nas obiad. Tylko tak dziwnie się tutaj czuję. Jakby coś mnie wzywało przy tym wodospadzie. Jakby mnie wołało. Jakbym miała coś tutaj sprawdzić. No ale chyba zajmę się tym później. Po obiedzie, jak zjemy sobie rybkę, wrócę tutaj i sprawdzę, o co chodzi. Może teraz mi się tylko tak wydaje. No i pierwsza rybka już się tutaj smaży. O tak, rybka z ogniska to jest pychota. Wiecie, my tutaj na tej wyspie to wszyscy uwielbiamy ryby. Ej, Puła, no odsuń się, bo naprawdę sobie zrobisz krzywdę. No i z każdej strony równo musi się tutaj zrobić. Tak pokręcimy i zaraz będzie rybka gotowa. O, jaka ta ryba jest pyszna! A ile mięsa ma w środku! Nie no, dzisiaj to wyjątkowo świetnie nam się udała. Prawda, Puła? Nie no, wiem, nie odpowiesz mi, ale widzę, że ci bardzo smakuje. Wiesz co, Puła? A teraz przejdziemy się nad ten wodospad, bo cały czas mam takie dziwne wrażenie, jakbym musiała coś tam sprawdzić i mnie wzywało. No wiem, wiem, to jest dziwne, ale naprawdę, takie dziwne uczucie. No naprawdę, coś jest nie tak z tym wodospadem. Coś tam się kryje, a może za tą wielką skałą? No nie wiem, muszę jak najszybciej to sprawdzić.
O, mam, chyba znalazłam. Tutaj jest jakaś skrytka, spójrz. Tam jest coś schowane. Ojejku, co to może być takiego? Ojejku, nie wierzę. Znalazłam serce. To jest serce Tefiti. Teraz już wiem. Babcia mi o tym opowiadała. Ale to dziwne. Dlaczego ja mam to w ręce? Czyżbym to ja była tym wybrańcem? No Puła, nie przyglądaj mi się tak dziwnie, bo to jest grubsza sprawa. Wiesz, to serce należy do matki planety i dawno temu zostało wykradzione. I wydaje mi się, że to teraz do mnie należy to zadanie. Muszę odnaleźć Małego i kazać mu to zwrócić. A może to nie jest przypadek? A może to ja właśnie muszę to wszystko spełnić? W końcu od dziecka kocham wodę, no i tak mi się zawsze wydaje, że ona mnie wzywa. I te dalekie podróże, śnię o nich od dziecka. I pływać z wiatrem, przymierzać lądy i oceany. Chyba to nie jest przypadek. A to wszystko przez tą grę na bębnach. To właśnie dzięki niej odkryłam, że kiedyś mój lud pływał daleko, ale teraz już tak nie robi. I to ode mnie zależy, czy wrócimy do tych zajęć. No dobrze, skoro to ja jestem tą wybranką oceanu, to nie mogę tutaj dłużej zostać. O tak, zabieram wiosła, jakiś okręt i ruszam. Teraz to wszystko zależy ode mnie, czy uratujemy nasz świat.